wielkiej wody. Trzeba mieć dystans. Może widno krąg, a może dwa. A między nimi niech będzie wyspa. Wyspa szczęśliwa, marzenie w snach. Jeszcze do tego biały żagiel z przyjaznej chmury, co w morze gna. I kora na plaży złotego atolu, wciąż wracające marzenie w snach. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans, mierzony grzywaczem miłosnych ucieczek, akordem nieznanym z winta kierunku, na skrzydłach wiatru wracające pieśni. Więcej nie chcę w morskiej wędrówce, może drugiego serca, co tak samo czuję. I razem ze mną na wielkiej wodzie, jak statek widmo z falami żegluje. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans. Może widno krąg, a może dwa. I wielką miłość, co sercem żegluje i wciąż powraca marzenie w snach. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans. Popłynęli koledzy w rejs, a ja? To nie tak łatwo było zamienić się z lądowego szczura w początkującego Zeymana. Niby wszystko przebiegało tak, jak wymarzyłem swoją drogę życiową, ale nie obyło to się bez burz życiowych i niespodzianek, które trudno było przewidzieć. Zafascynowany jako dzieciak opowieściami o Morzu Kaszubskiego pisarza Augustyna Netzla, o czym opowiadałem wracając po latach na nordowe ścieżki w poszukiwaniu historii kaszubskiego rybołówstwa, ukończyłem Politechnikę Szczecińską na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów, pracując jednocześnie w szczecińskiej stoczni remontowej Gryfia. Praca od montera na maszynowym, do pracownika nadzoru, pozwalała coraz bardziej poznawać morskie tajemnice i nieraz słuchać opowieści mechaników okrętowych, tych, którzy jeszcze pływali w konwojach. Kiedy zaczynałem pracę w stoczni, kończyła się era parowców, statków napędzanych maszynami parowymi, a zaczynały wkraczać motorowce, niosące nowoczesność w budowie i eksploatacji statku, i poprawę warunków ciężkiej pracy i bytu załóg. A w środowisku ludzi morza, w którym od wieków tworzono tradycje morskich zwyczajów i obyczajów, przenoszono je dostosowując do zmieniających się czasów i postępu techniki. Tak powstawał niepisany kodeks morskich zwyczajów, obyczajów i wierzeń uznawanych przez ludzi morza, który prowadził do powstawania regulaminów, instrukcji, przepisów i ciągle poprawianego i dostosowywanego prawa morskiego. Chrzest morski na równiku to dzisiaj już tylko okazja do zabawy dla załóg w czasie przepływania przez równik, ale i dziś już ta tradycja, jak i wiele innych, zanika. Bo i załogi dziś są niewielkie, a w okresie, kiedy kończyłem pracę na morzu, tych neofitów,
których należało ochrzcić, bywało często więcej niż chrzcicieli. Nikt na statku nie gwiżdże, nie dlatego, że to sprowadza wiatry na morzu, chociaż. Ale, dlatego że kłóci się to z tradycją morską i dobrym wychowaniem, a gwizdanie gwizdkiem sygnalizuje wiele marynarskich czynności. Pomimo zmieniających się zwyczajów i obyczajów, tradycji morskich, zawsze pociągała nas możliwość zmierzenia się z morzem, a właściwie z samym sobą, możliwość poznania świata i ludzi, ludzi. Zawsze na morzu ludzie byli najważniejsi, i to oni tworzyli ten morski świat, pełen reguł postępowania, zwyczajów, ale świat dla ludzi o mocnych charakterach. Bo słaby człowiek nie wytrzymywał często monotonii i długości rejsów, długiego rozstania z rodziną, czy z dziewczyną, przebywania przez długi czas ciągle z tymi samymi ludźmi w załodze o różnych charakterach i przyzwyczajeniach. Ale znajomość tradycji morskich i obyczajów i zwyczajów wielu pomagało przetrwać ten czas rozłąki i ciężkiej pracy na morzu. Ale to wszystko mogłeś poznać, mogłeś przeżyć i spróbować marynarskiego życia, tylko dołączając do braci żeglarskiej. Nie było to łatwe, a przynajmniej nie dla wszystkich. Szkoła morska, jeszcze w tamtych czasach PSMK, Państwowa Szkoła Morska, kandydatki, nauka i po skończeniu na morze. A dla tych spoza pływalnictwa, w tamtych latach droga była bardzo kręta, a ja chciałem być inżynierem. W 1974 roku ukończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej i dalej pracując w stoczni, zacząłem realizować moje marzenia o pracy na morzu. Droga do realizacji marzeń w tamtym okresie była cierniowa, ale w końcu w roku 1978 zrealizowałem je. Otrzymanie paszportu na zachód, były dwa rodzaje, do demoludów i tam na zachód, a już książeczki żeglarskiej, graniczyło z cudem. Byli i tacy, co przychodziło im to lekko. Mnie, nie. Bóg Neptun czuwał jednak nade mną, tak jak i przez całą moją przygodę morską, i we wrześniu, w 1978 roku, zamustrowałem na langustę. Rybacki Traveler B18, przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich w Świnoujściu. Ale moi koledzy popłynęli już w rejs. Popłynęli koledzy w rejs. Fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni. Dla mnie zwykłe, szare dni. Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry, mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk, mijają dni. Popłynęli koledzy w rejs. Fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni. Dla mnie zwykłe, szare dni. Pozdrów kolego, wyspy moje, pozdrów też śpiące kitoboje, lodem wilgotne, żółte mchy, przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie, przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy w rejs, fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni. Dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy. Przeżyję dobry los lub zły, przyjdą te dni, a na razie. Popłynęli koledzy w rejs.